Siemano, witam w dość nietypowym Daily Kai w wersji RAW. Czyli bez planu, bez sensu, bez montażu, bo nie mam jak montować. Witam Was w Polańczyku. Proszę bardzo. Góry. Otóż, jak zapewne niektórzy wiedzą, zauważyli z headera kanału, dostałem pierwszego strajka za link do mojego własnego serwisu w wstępach do Sonohany. YouTube'owi się nie spodobało, że na mojej stronie są treści, które im się nie podobają. Więc postanowił dać mi strajka, po czym postanowił skasować film, ale filmu nie skasował, ja złożyłem odwołanie, no ale tak czy inaczej strajka nadal mam. I dzisiaj mi się skończył, czyli mogę ponownie publikować rzeczy, ale z racji tego, że jestem na urlopie, publikować nie będę. Jedyne, co możecie zobaczyć, czego nie widzieliście, to zaległy odcinek Bajonety, który miał być opublikowany w środę o godzinie 15, ale ze względu na to, że pojawił się strajk, odcinek z zaplanowanego został przerzucony na prywatny i na czas trwania strajka. Nie mogłem nic z tym zrobić. Więc jak już tylko mogłem, to zrobiłem, możecie go obejrzeć. A jak tu jeszcze sobie możecie zobaczyć widok, no za mną w sumie jest najlepszy, bo widać góry. Tak czy inaczej, my widzimy się z filmami od 1 września, ponieważ i tak miałem zamiar, co prawda 3 dni później, rozpocząć sobie urlop, czyli dać Wam jeszcze 3 odcinki Sonohany oraz Bajonetę i Defmarka, czego nie udało mi się zrobić, no ale to trudno. Więc i tak widzimy się 1 września. Trzeba będzie troszeczkę pokombinować z YouTube Rebel, żebym nie dostał kolejnych strajków, bo byłoby bardzo niefajnie, jakbym stracił swoje konto. No ale to już będziemy kombinować. W takim razie życzę Wam miłej reszty wakacji, kto tam te wakacje ma. Jeżeli ktoś jest na urlopie, to życzę mu miłego urlopu. I co? I to tyle ode mnie w ten górski dzień, urlopowy tydzień. Do następnego, czyli do 1 września. Jeszcze Wam tutaj pokażę na koniec. A tam dalej jest jezioro. Jakby kogoś interesowało, to niech sobie zobaczy na mapie. Na pewno z tego jeziora coś dostaniecie, bo już robię jakieś nagrywki ze szlaków i tak dalej, więc jak zwykle coś tam sobie zmontuję. Na razie.